Buonasera ragazzi, witajcie ponownie. Dzisiaj kontynuujemy serię odcinków o wyrażeniach potocznych. Buttare all'aria to wyrażenie, z którego możecie korzystać w sytuacjach bardzo konkretnych i w sytuacjach bardziej abstrakcyjnych. Jeżeli chcecie powiedzieć, że coś wy albo ktoś inny wyrzuciliście, roztrwoniliście, zmarnowaliście, to możecie powiedzieć właśnie buttare all'aria, czyli wyrzucić, roztrwonić, zmarnować. Hai buttato tutto all'aria. Wszystko roztrwoniłeś. Na przykład wszystkie pieniądze wyrzuciłeś po prostu w błoto. Buttare all'aria. Jeśli chcecie być z pieniędzmi bardziej dosłowni, możecie skorzystać z wyrażenia buttare via il denaro. Ogólnie czasownik buttare via oznacza coś wyrzucać. Dosłownie, na przykład śmieci, buttare via. Ale jeżeli użyjecie buttare via il denaro, macie na myśli roztrwanianie pieniędzy. Hai buttato via tutto il denaro. Hai buttato via il denaro. Roztrwoniłeś wszystkie pieniądze. Roztrwoniłeś pieniądze. No wyrzuciłeś, poszło jak krew w piach. Hai buttato via tutto il denaro. Tu stai fuori to wyrażenie, z którym trzeba uważać. Mamy, ucząc się języka, tendencję do tłumaczenia różnych wyrażeń zbyt dosłownie. Tu stai fuori może oczywiście Wam się skojarzyć z czymś na zewnątrz, bo fuori oznacza na zewnątrz, poza domem. Ale uwaga, jeżeli do kogoś powiecie tu stai fuori, to po prostu uważacie, że ktoś jest matto, matta, pazzo, pazza, czyli szalony. Ktoś po prostu oszalał, e fuori di testa. Tu stai fuori, oszalałeś. Tu stai fuori. Tu non sei normale. Io ti rovino. Ti tolgo i figli. Psicopatia. Anch'io to wyrażenie, bez którego ani rusz. Anch'io, czyli ja też, ja również. Korzystacie z tego wyrażenia w sytuacji, w której w języku polskim skorzystalibyście z ja też, ja również. Tłumaczy się to, przekłada identycznie, kontekst jest ten sam, czyli zawsze, wszędzie, z każdym. Questo libro l'ho letto tantissime volte. Anch'io. Tą książkę przeczytałam już wiele razy. Ja też. Anch'io, ja też. Jeżeli chcecie zrobić od anch'io przeczenie, czyli powiedzieć ja też nie, używacie neanch'io, neanch'io, ja też nie, ja również nie. Non ci sono mai stata in Italia. Neanch'io. Nigdy nie byłam we Włoszech. Ja też nie. Neanch'io. Anch'io mi sono sognata vedova. Come morivo? Cadevi dal motorino. Ti dispiaceva? Vaffanculo. Vaffanculo jest niestety wyrażeniem niezbyt uprzejmym, niezbyt ładnym, ale opowiadam Wam dzisiaj o nim, dlatego że Włosi korzystają z niego niestety bardzo, bardzo często. Warto więc wiedzieć, co to oznacza, kiedy vaffanculo usłyszycie. Oby nie. Vaffanculo, czyli po prostu odpiernicz się, tylko troszeczkę brzydziej. Jeżeli chcecie być troszeczkę bardziej uprzejmi, no może uprzejmi to za dużo powiedziane, mniej niegrzeczni, możecie skrócić to do na przykład mawa albo mawa fa, czyli po prostu urywacie wyraz w dowolnym momencie. Wtedy wiadomo, że chcielibyście powiedzieć mawa fanculo, no ale mówicie po prostu
No. Ha ragione tua madre. Che ti ha detto questa decerebrata? Di non fidarmi di te. Ma vaffanculo, va. Mówiąc do kogoś, va al diavolo, też nie mówicie nic pięknego, ale przynajmniej nie przeklinacie. Va al diavolo, czyli po prostu idź do diabła. Va al diavolo, wynoś się, idź do diabła. Ma va al diavolo. E tutto per oggi, to tyle na dzisiaj. Vi auguro un buon fine settimana, miłego weekendu, divertitevi, riposatevi. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie.